W dzisiejszych czasach każda kobieta chce być fit, szczególnie przed wakacjami. Pocimy się, podnosimy ciężary, chodzimy na jogę. A czy ktokolwiek słyszał o jodze śmiechu? Dlaczego nie połączyć pożytecznego z przyjemnym? Wystarczy przyjść do przestrzeni otwartej we Wrocławiu i zadbać o ciało oraz umysł. Przekonajcie się sami. Dla Campus TV Paulina Salamandra. Kobiet w różnym wieku spotyka się na warsztatach. Żadna z nich się nie zna. Nie stosują żadnych używek, nie opowiadają dowcipów, nie oglądają komedii. Nie każda przyszła tu z dobrym humorem. A mimo to śmieją się przez całe 45 minut. Tak działa joga śmiechu. Joga śmiechu to jest taki fajny sposób na to, jak zachować zdrowie fizyczne i psychiczne jednocześnie. Joga śmiechu wywodzi się z Indii i tam właśnie powstała. To jest najbardziej, powiedziałabym, egalitarny rodzaj jogi, bo tutaj nie trzeba być jakoś specjalnie przygotowanym, nie trzeba być w dobrej formie. To jest połączenie ćwiczeń wywołujących w nas śmiech z ćwiczeniami oddechowymi i odrobiną relaksu. Ważne, że ten śmiech jest takim śmiechem zupełnie bez powodu. To jest śmiech, który w sobie celowo wywołujemy i ten śmiech zaczyna wywoływać w nas radość. Śmiech tak naprawdę działa na nas na płaszczyźnie fizycznej i powoduje, że zaczynają się wydzielać endorfiny. Śmiech nas świetnie dotlenia, pomaga w ukrwieniu skóry, więc sprawia też, że wyglądamy ładniej po prostu, kiedy się dużo śmiejemy. Śmiech potrafi zapobiegać chorobom układu krążenia, wspomagać leczenie cukrzycy. No śmiech to zdrowie po prostu. Zawsze byłam osobą uśmiechniętą, wesołą i taką chcę być i dlatego przyszłam na jogę śmiechu.